Hallo Leute! To, że w języku niemieckim mamy bardzo długie wyrazy, to fakt znany nawet tym, którzy uczą się tego języka bardzo krótko albo nie uczyli się go w ogóle. Zatem, jakie jest najdłuższe niemieckie słowo? Najdłuższym wyrazem, który pojawił się w słowniku wydawanym przez Juden Verlag w 2019 roku, to uwaga: Rinderkennzeichnungs-, Fleischetikettierungs-, Überwachungsaufgaben-, Übertragungsgesetz. Tak, to jest jedno słowo. Zawiera aż 79 liter, czyli tyle, ile mają dwa pierwsze wersy inwokacji pana Tadeusza. Co oznacza właściwie ten wyraz? Jest to nazwa ustawy przejściowej w zakresie zadań jednostek nadzorujących etykietowanie mięsa wołowego. Można? Można. Jestem ciekaw, jakie są wasze doświadczenia z długimi wyrazami w języku niemieckim. Napiszcie proszę w komentarzach najdłuższe słowa, którymi się spotkaliście ucząc się języka niemieckiego. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Tschüss!